Przyjechaliśmy na stok i zbieramy się, żeby wysiąść z samochodu. Jest godzina? Pół do drugiej. I jest moc. To od rana jest, nie? Myśmy wstali i przyjechaliśmy właśnie na stok. Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku to małe ciche. Jak widzimy, jest tu strasznie dużo ludzi. Ja zrobię ci na tle stoku, no. Ty się nie ruszaj, no wiesz. Jest dużo ludzi, dlatego stąd jedziemy. Ta, ale żeby nie było, przyjechaliśmy do małego cichego. I byliśmy w toalecie. I byliśmy w toalecie, tak. Ty się nie ruszaj, bo tutaj wiesz, pokazuję wszystko, nie? Co z tobą w tle. No, a tu z tyłu taka kolejka jest, o. Tak, i to nas odstraszyło. Tak, w związku z tym zmieniamy lokalizację na jakąś bardziej ambitną górkę. Ale jest czarno, nie? Czarno jest, ta dzicz. Dzicz i dzicz zjazd. Ale ta kolejka mi przerali, naprawdę. No, no właśnie. No, a stok ogólnie jest bardzo przyjemny, jeździliśmy tu wielokrotnie. Ja się tu uczyłam. Tak. Ile lat temu? Wielokrotnie tutajśmy byli, niestety. Dzisiaj. Nie wiem, pewnie jest 2000 ile? 5? No 4 chyba. Jeszcze tu przyjechaliśmy przecież tym, z tej często, nie? 2005, więc to było 13 lat temu. To jest. No. No dobrze, to dziękujemy za uwagę, do widzenia. Jesteśmy na harendzie. Ja lubię mówić, ale dziś nie mówię, dziś pokazuję. Dobrze. Jesteśmy na harendzie, ale harenda jest gdzie? Nie tutaj. Gdzie jest harenda? Z tyłu. O tam, tam. Jest dużo śniegu. I jest bardzo ostry stok, potem go pokażemy. I trzeba mieć dużą zaciętość. Dobra, już. Pomachaj. A tam nosa. Nagrałam. No, ale nie działa. Od lat mi się. Jak jest na harendzie? Ostry. Tutaj się czuję, że trzeba było jednak na ostrych nartach. Jest dużo mól i są takie bandy ze śniegu. I lubisz trudne rzeczy? Tak, ja lubię trudne rzeczy. Harenda jest bardzo przyjemnym stokiem, równomiernie trudnym, dlatego jeżeli wydaje ci się, że umiesz jeździć, to nie przyjeżdżaj tutaj. Tu trzeba naprawdę już dawać sobie radę, technika jest ważna, a nie tylko siła. Co jeszcze o harendzie możemy powiedzieć? Szkoda, że jest tylko połowa stoku czynna ze względu na małą liczbę śniegu, ale i tak jest fajnie. Dzisiaj była dobra pogoda, trochę słońca.
Obiad na harendzie. Bardzo dobre obiady w Danii. Jest dobre jedzenie też. Całkiem tanie. Polecasz? Harendę? Polecam. Ale trzeba mieć świadomość, że to jest naprawdę trudny stan. Jeden z bardziej wymagających.